Hej, hej, początek vloga z kawą i bardzo poranną twarzą i bardzo porannymi włosami to już chyba tradycja. No ale słuchajcie, dzisiaj jedziemy z Paskalkiem na zawody jednodniowe, regionalne do Aromeru i no mega się cieszę, bo nie startowaliśmy od roku i jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. Chociaż to jest taki start treningowy i żadnej napinki tutaj nie ma. W takim razie idę się ogarnąć, żeby wyglądać troszkę bardziej jak człowiek. I do usłyszenia za chwilę. Ten wjazd był w porządku, chociaż na linii środkowej troszkę mi spłynął z tego co pamiętam. Kompletnie on inaczej idzie w czworoboku i w tej łopatce jeszcze nie za bardzo umiałam go ogarnąć tak naprawdę, więc była taka nie do końca udana. Ta już była troszkę lepsza. Widzicie, że pasek idzie do przodu w miarę dynamicznie i mnie to bardzo cieszy. Wjazd na linię środkową i ciąg. Ten ciąg był nie najgorszy. Dostałam za niego chyba jakieś 5,5 od innego sędziego, kompletnie nie wiem dlaczego, no ale niezbadane są wyroki sędziów. Wolta 8 metrów, wolta była w miarę spoko, bo nawet go nie wygięłam do środka za mocno, jak mi się to zdarza. I kółs pośredni, jestem bardzo zadowolona z dodań w kółsie na tym czworoboku, bo były bardzo płynne i takie właśnie nie napięte i nie biegnące. Zatrzymanie i cofnięcie. Myślałam, że zatrzymanie było gorsze, jak jechałam, ale tutaj na filmie widzę, że nawet się w miarę równo zatrzymał. Cofanie nigdy nie było mocno stroną Paskalka, ale cofnął się bez żadnego buntu tutaj. Tutaj widzicie, że w pierwszym kroku zrobił taki bardzo duży krok i normalnie by zagalopował, ale tutaj aż się sama zdziwiłam, że umiałam go zatrzymać i nie pozwolić mu ruszyć galopem. Także to jest jeden z tych elementów, z których jestem najbardziej zadowolona z tego czworoboku. Ciąg w prawo był bardzo fajny, bo i pasiek utrzymał rytm, i był elegancko zgięty, i w ogóle tutaj wszystko tak naprawdę grało. Wolta w porządku, troszkę się za bardzo wyprostował na niej. I kółs pośredni, właśnie bez jakiegoś żadnego biegnięcia, tylko elegancko pasio poszerzył wykrok, także bardzo się z tego cieszę. Wstęp. Pasio się w wstępie lubi usztywnić. Ja tutaj chciałam go troszkę skrócić, bo tu miał być wstęp zebrany, więc nie chciałam, żeby były jakieś duże kroki. Wstęp wyciągnięty to z kolei jeden z jego najlepszych elementów, jeden z tych elementów, które wykonuje najlepiej. Tutaj był naprawdę w porządku. Wydaje mi się, że mogłabym nawet za niego dostać troszkę wyższe oceny niż miałam. Link do protokołu z moimi ocenami znajdziecie w opisie. No i tak, tutaj zaraz będzie zagalopowanie. Robiłam wszystko, żeby go tutaj rozluźnić, nie do końca mi wyszło. Zagalopowanie było takie dosyć na moją rękę. No i tutaj następuje ta część, w której to bardziej pasio wiózł mnie niż ja jego. Może tego nawet bardzo nie widać, ale był taki dosyć gorący i no na przykład ta lotna zupełnie nie była moja. Miała być na ścianie, była przed ścianą. W tym ciągu jakoś mi się go tutaj już udało ogarnąć i było w porządku. Cały czas starałam się go nie złapać, co robię, jak jest trochę trudniej. No i tutaj nastąpiły zmiany co cztery w galopie pośrednim, które były bardzo rzucone i bardzo chaotyczne i ta ostatnia jest co trzy. Także to był duży błąd. No i teraz dochodzimy do najgorszej części naszego czworoboku, ponieważ pasio nie umie jeszcze robić pół piruetów w galopie. Tak tutaj miała być prosta linia, to nie miał być ciąg. A ja nie skróciłam go wystarczająco i to, co tutaj wyszło, trudno nazwać pół piruetem, ale plus jest taki, że nie stracił galopu, nie przyszedł do stępa. No. I tutaj znowu mój błąd, ponieważ zmiana miała być w A i miał być kontrgalop. Kontrgalopu nie było, dlatego bardzo sporo punktów na tym straciłam. Powinnam przejść do stępa, zagalopować z powrotem na poprzednią nogę i zrobić zmianę, a ja po prostu pojechałam tym galopem dalej i nie miałam kontrgalopu. To takie bardziej westernowe spiny są póki co niż pół piruety w galopie, ale kiedyś się to wypracuje.
brałam pod uwagę to, że w debiucie naszym młodojeźdźcowym nie będą te półpiruety udane. Zmiany co trzy to był chyba najbardziej udany element z tego czworoboku. Trochę byłam rozżalona, że te czwórki, te co cztery nam nie wyszły, ponieważ one też zazwyczaj wychodzą bardzo dobrze. W ogóle lotne w seriach to jest pasiowy konik zdecydowanie. Tutaj już właśnie udało mi się go troszkę ogarnąć i już był bardziej pod kontrolą. Galop wyciągnięty też był w porządku, bo nie biegł pasio bardzo szybko, chociaż tego na filmie nie widać. Miałam wrażenie, że troszkę nie mogę go zatrzymać na pod koniec. Też cieszy właśnie mnie to, że dużo moich odczuć to jednak moje odczucia, tak nie do końca to widać. Myślałam, że ten czworobok był dużo bardziej rzucony niż był. To się okazuje, że były błędy, ale nie było najgorzej. Także ogólnie jestem zadowolona z tego przejazdu, pomimo tego, że wynik zdecydowanie nie jest dobry, to wiem, gdzie były błędy i przede wszystkim niesamowicie się cieszę, że Pasio daje radę po roku i w trudniejszym programie i jest taki dzielny. Na tej hali nie byliśmy wcześniej, on sobie po prostu, znaczy byliśmy ponad rok temu. Nigdy my nie byliśmy tutaj poprzedniego dnia, wszedł na nią, po prostu poszedł jak u siebie i to jest najważniejsze, że wygląda dobrze, czuje się dobrze i daje mi naprawdę fajne uczucie w czworoboku, nawet jeżeli jest troszkę zbyt gorący. Jestem też w miarę zadowolona z tego, jak ja jechałam. Oczywiście w momentach niektórych zamarłam tutaj, ale poza tym pracowałam na tym czworoboku dużo bardziej i dużo efektywniej niż do tej pory, także to jest też dobry sygnał. Teraz wracamy do treningów i przygotowujemy się z oboma koniczkami, z Paskalem i z Demonem na CDI w Sopocie, na które wyjeżdżamy 7 lutego, także trzymajcie kciuki i oczywiście zostańcie z nami i obserwujcie nas, bo na pewno nowe informacje się będą cały czas pojawiać. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mojego wywodu. I do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!